Cześć, z tej strony Teodor ze sklepu Egzotyczne Nasiona. Dzisiaj Wam chciałem pokazać, a właściwie obalić taki mit, że nasiona jest bardzo dobrze wysiewać na parapecie. Także przede mną widzicie, tutaj jest termometr i wskaźnik wilgotności. I mamy go ustawiony dokładnie na parapecie. Dzisiaj jest 14 stycznia i jest to parapet południowy, czyli najcieplejszy, jaki powinien być w domu. No i sami zobaczcie, jaka jest temperatura. Mamy tutaj 17, prawie i pół stopnia, czyli jest to dosyć mało. No, ja go specjalnie tutaj ustawiłem na tym parapecie, żebyście zobaczyli, że jeśli ustawicie takie nasiona i chcielibyście, żeby one wykiełkowały, no to tutaj jest zdecydowanie za zimno i powinniście je dać gdzie indziej. Ja za chwilę przestawię ten termometr i zobaczycie, że w mieszkaniu jest zupełnie inna temperatura, a wszystko zależy od tego, jakie macie okna. No, ja tutaj akurat, tutaj mi trochę wieje, i przez to zimno się dostaje. Zazwyczaj nigdzie nie ma takich super szczelnych okien. Także weźcie to pod uwagę i nie ustawiajcie zawsze nasion do kiełkowania na parapecie, bo to nie zawsze przyniesie takie efekty, jakie myślicie. To słońce, które się będzie dostawało przez okno, ono nie da takiej temperatury, jaką daje ten wiatr zimny, który się tam dostaje. Przestawiłem teraz ten tutaj termometr. To jest dosłownie metr obok od tego okna, które pokazywałem przed chwilą. Jak widzicie, ta różnica w temperaturze jest drastyczna, bo to jest prawie 5 stopni. I dla kiełkowania większości roślin to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą widzicie, że tutaj ta temperatura cały czas się zmienia. Wilgotność powietrza też się zmienia. No i już przy 22 stopniach to praktycznie nie trzeba w ogóle żadnego zewnętrznego źródła ciepła do kiełkowania. Więc popatrzcie się, wysiewając dosłownie, to jest metr obok, ja Wam tutaj pokażę. Tutaj to kręciliśmy przed chwilą. Jesteśmy tutaj. I zostawiając sobie te nasiona na jakiejś szafce, na jakimś stole, czy gdziekolwiek, gdzie tam macie miejsce, możecie mieć od razu dużo lepsze wyniki. Ja na początku też, jak pierwszy raz wysiewałem jakieś nasiona tam kupione bardzo dawno temu, sobie wszystkie postawiłem na parapecie, bo myślałem, że one potrzebują światła i kompletnie nic z tego nie wyszło. Chyba wtedy mi żadne nasiona nie wykiełkowało. No i dzisiaj wiem, że to była wina temperatury. A to jest też kolejny mit, że nasiona potrzebują światła do kiełkowania, bo w większości nie, więc bez problemu, nawet jak macie jakieś ciemne miejsce, może to być w głębi szafki, to możecie tam je na spokojnie dać i będziecie mieli dużo lepsze wyniki tylko ze względu na tą temperaturę. Także na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich, no i zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, to się tutaj będę z Wami dzielił innymi ważnymi informacjami, które, tak mi się wydaje, mogą się Wam przydać. Pozdrawiam, na razie, cześć.